For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi, szeroka oferta pojemników i kontenerów, transport i selektywna zbiórka odpadów, zimowe i letnie utrzymanie dróg, stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Park linowy Czarodziejskie Liny w Jedlinie-Zdroju to wielka dawka adrenaliny dla dorosłych. To niezapomniana przygoda dla młodzieży. To radość i atrakcje dla najmłodszych. 5 tras linowych dla każdego. Trasa Maluch, trasa Junior, trasa Standard, trasa Ekstremum oraz trasa Tyrolska. Na terenie parku znajdują się również 15-metrowa wieża wspinaczkowa z 3 ścianami o różnym stopniu trudności. Na 120-metrową rynnę wjedziesz nowoczesnym taśmowym przenośnikiem narciarskim, a potem... U nas wypożyczysz hulajnogę górską oraz górską deskorolkę. Przyjedź do nas z całą rodziną i baw się dobrze. Jedlina Zdrój! Latem i zimą zawsze atrakcyjna! Monika Sułkowska, witam i zapraszam Państwa na podsumowanie tygodnia. W Wałbrzychu rusza sezon remontów drogowych na nienotowaną dotąd skalę. Projekty drogowe zaplanowane w tym roku warte są ponad 42 miliony złotych. Najpierw będzie trochę gorzej, żeby później było lepiej. Znaczy, czeka nas na pewno wiosna remontów, objazdów, wiosna i lato, pewnie jesień, remontów, objazdów, trochę utrudnień. Na pewno oprócz samego wykonania tych inwestycji ogromną wagę przywiązujemy do jakby uświadomienia, czy też naszych mieszkańców, kierowców, mieszkańców, pracowników różnych instytucji do tego, czy o tym, że te utrudnienia są po prostu nie do uniknięcia. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381, ulica 11 listopada na odcinku od Placu Górnika do Armii Krajowej wraz z ulicą Parkową. Koszt zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj to blisko 11 milionów złotych. Termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca 2013 roku. 40-letnie zaniedbania, a może jeszcze większe, no niestety się nagromadziły. Chcemy nadrobić czas. Wykonawca robót budowlanych dokona przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy do kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym oraz zrealizuje remont drogi i chodników na długości około 2 km. Od 25 marca na odcinku od Placu Górnika do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej ruch kołowy ulicą 11 listopada odbywać się będzie wyłącznie w jednym kierunku. Z uwagi na to, że ten krótki czas jest na wykonanie przebudowy tejże ulicy, w związku z tym też wykonawca wystąpił do nas o taką organizację ruchu, aby ten front był dosyć szeroki, a mianowicie prawie w 2/3 szerokości jezdni na ulicy 11 listopada od Placu Górnika aż po ulicę Parkową, ulicę Armii Krajowej. Będzie zajęte pod jedną wielką przebudowę w takim układzie harmonogramu. W związku z tym to determinuje to, żeby również i układ jednym był kierunkowy od Placu Górnika w kierunku Starego Zdroju. To też jest wynikiem tego, że ulica Świdnicka ma odwrotny układ, czyli od ulicy Niepodległości w kierunku ulicy Szczeglowskiej, Noworódzkiej, bo tam też będą jakby przerzucane objazdy dla pojazdów dużych,
aby nie tworzyć tutaj zatorów na ulicy 11 listopada. Na czas remontu zmianie ulegną rozkłady jazdy linii nr 4 i 15 oraz trasa przejazdu linii nr 8. Trasa linia nr 4 spod Zamrza na Rusinową poprowadzona zostanie przez Plac Grunwaldzki i ulicę Piłsudskiego. Natomiast z Rusinowej na Podzamcze trasa bez zmian. Będziemy starali się wprowadzić coś, co w naszym mieście do tej pory nie było jakby regułą. Będziemy stawiać takie tablice informacyjne, które pokazują po pierwsze, że robimy coś w naprawdę skali, która jest do tej pory w mieście nie spotykana i że to się musi wiązać z utrudnieniami, za które przepraszamy. Autobusy obsługujące linię nr 8 z kierunku Szczawno-Zdrój nie będą kursować ulicą Parkową, lecz po minięciu przejazdu kolejowego na ulicy Żeromskiego wykonają manewr lewoskrętu bezpośrednio w ulicy Armii Krajowej. Natomiast trasa w kierunku Szczawno-Zdrój nie ulega zmianie. Bardzo szeroko będziemy prowadzili kampanię informacyjną. Do każdego mieszkańca, każdego kierowcy dotrzeć będziemy się starali. Kolejny remont drogowy to przebudowa ulicy Sokołowskiego. Wartość projektu to blisko 3 miliony złotych. Termin wykonania robót zakładany jest także na 28 czerwca 2013 roku. Zakres robót obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej. Wzdłuż przebudowanego odcinka po stronie wschodniej przebudowane zostaną również miejsca postojowe. W miejscu dotychczasowych terenów zielonych wybudowany będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Na czas remontu ulicy Sokołowskiego zmianie ulegnie układ trasy linii komunikacyjnej nr 2 i 9. Nie będzie możliwości wjazdu autobusu komunikacji publicznej pod sam szpital. Tam przystanek zostanie zlikwidowany. Z uwagi na to, że i tak będą dosyć duże obciążenia ruchowe związane z obsługą mieszkańców zarówno tego osiedla Łowicza, Judyma, Bojarzyńskiego, jak również do samego szpitala. Nie będzie możliwości zatrzymywania się na ulicy Sokołowskiego. Będzie tylko właśnie zachowany ruch dwukierunkowy. Więc parkowania nie przewidujemy. Też między z tego też względu, że czas jest krótki, wykonawca też potrzebuje mieć większy front, ale zachować jednocześnie układ dwukierunkowy. Remont drogowy nr 3 to przebudowa ulicy Makuszyńskiego. Wartość kontraktu to blisko 1 000 000 złotych. Termin realizacji przewidziany jest na 15 czerwca 2013 roku. Robimy remonty nie po wierzchu, nie takie, które przez ostatnie kilka lat można było widzieć na drogach powiatowych, czyli robienie dywaniku asfaltowego z pozostawieniem tego wszystkiego pod ziemią w takim stanie, jak zostało to położone lat temu 40-50 i że razem z tym zmieniamy również instalacje oświetlenia ulicznego. Planowana przebudowa obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników i zatok postojowych, naprawę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego. W czasie remontu planowane jest całkowite zamknięcie ulicy Makuszyńskiego. Wielkie wyprawy małych pszczół zostały nagrodzone. Młody wałbrzyszanin Arkadiusz Jankiewicz został jednym z finalistów polskich konkursu prac młodych naukowców Unii Europejskiej. Szanowny pan Arkadiusz Jankiewicz, strasznie poważnie to brzmi. Jesteś przerażony, pewnie widzę. W związku z pańskim sukcesem, jakim jest zakwalifikowanie się do 25. finałowego konkursu młodych naukowców Unii Europejskiej, pragniemy złożyć panu najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki. Z radością i satysfakcją przyjęliśmy informację o pana sukcesie. Jesteśmy przekonani, że jest on początkiem drogi do kariery. Nie wiem jakiej kariery. Naukowej. Broń Boże innej. Arkadiusz Jankiewicz jest absolwentem drugiego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Obecnie studiuje na kierunku medycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz gratulacji dla ciebie i dla środowiska, to są to również gratulacje dla drugiego liceum, dla pana dyrektora Wróbla, który jest z nami, bo cieszymy się, są to nasze wałbrzyskie szkoły. Od 1 stycznia jeszcze w dodatku jest to szkoła, którą prowadzimy. Życzymy podobnych sukcesów pozostałym szkołom ponadgimnazjalnym. Pierwsze liceum pewnie potraktuje to jako zaproszenie do rywalizacji. Wszystkiego dobrego tobie, gratuluję, dziękujemy i obyś się tak
Proszę, zdjęcie, obyś się tak rozwijał jak do tej pory, panie dyrektorze, wszystkiego dobrego i aby pan tak pielęgnował te talenty wałbrzyskie, tylko jeden warunek, żeby wracały. To jest moje miasto i bardzo się cieszę, że jestem tak mile przywitany przez pana prezydenta i przez wszystkich radnych. I to naprawdę był wielki dla mnie zaszczyt móc zasiadać tam na sali obrad. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ponieważ konkurs jest interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych polskich projektów uczniowskich. 13-osobowe jury polskich eliminacji zakwalifikowało 20 projektów 26 autorów. W związku z moją wielką pasją do mikroskopii postanowiłem połączyć pasję do owadów i do mikroskopii i stworzyć metodę, która by określała zasięg lotu pszczół właśnie wykorzystując techniki mikroskopowe i będąc zupełnie nieszkodliwą, na to mi bardzo zależało. I co więcej, ta metoda miała mieć bardzo szerokie aspekty praktyczne, tak mogła być zastosowana przez pszczelarzy, bo to oni są grupą docelową. Praca Arkadiusza Jankiewicza zatytułowana Wielkie wyprawy małych pszczół, dotycząca zasięgu lotu pszczoły miodnej na podstawie analizy palinologicznej składu jej odnóży pyłkowych, znalazła się pośród trzech najwyżej ocenionych, dzięki czemu weźmie udział w finale europejskim konkursu. Jako, że jestem laureatem właśnie tego konkursu prac młodych naukowców w Unii Europejskiej i będę reprezentantem Polski na zawodach międzynarodowych, to tam pokażę to w większej liczbie osób i przede wszystkim jury międzynarodowemu, które jest z całej Europy, Ameryki, Izraela, Chin i chyba jeszcze Kanady. Podczas spotkania z prezydentem i radnymi na sesji Rady Miejskiej, gdzie został bardzo mile przyjęty i wyróżniony, przedstawił również prezentację dotyczącą swojej pracy. Prezydent Roman Szałemej pogratulował sukcesu młodemu wałbrzyszaninowi, którego badania mogą w przyszłości mieć wpływ na rozwój pszczelarstwa zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz pozwolą alergikom na korzystanie z dobrodziejstw produktów pszczelarskich, co może stać się swoistą rewolucją. Szóstego kwietnia w Świebodzicach odbyła się druga edycja koncertu pod nazwą Świebodzice Rock Fest. Jest to impreza, która wpisuje się na stałe do muzycznego kalendarza w naszym regionie. W tym roku zagrali zespół Cockroach z Miaroszowa, Magama, Dywersja, Kocis, w którym śpiewa Paweł Małaszyński, koncert zespołu Riverside był częścią trasy New Generation Tour, promującą nową płytę zespołu. Po zespole Riverside na scenie pojawiła się Koma. Jako ostatni na tegorocznym Świebodzice Rock Fest zaprezentował się zespół Strachy na Lachy. Yeah.
Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wnieśli zgłoszenie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Orłowicza w dzielnicy Piaskowa Góra. Opierając się o raport Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, wymienili szereg nieprawidłowości, które występują w istniejącej infrastrukturze. Jeżeli stwierdzimy podejrzenie popełnienia przestępstwa, jesteśmy zobowiązani dokonać zgłoszenia do prokuratury, a funkcjonariusz publiczny, jakim jest niewątpliwie radny, ma szczególny obowiązek dopełnienia tej formalności. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej zrobiona została niezgodnie z ustawą o prawie budowlanym, przez co nie spełnia wymogów eksploatacyjnych i przeciwpożarowych. Podczas konferencji reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości wyliczali błędy popełnione przy budowie. Zamontowany jest główny wodomierz, a każdy budynek powinien posiadać własny wodomierz. W sieci wodociągowej zamontowana jest jedna zasuwa, a powinno być 6 zasuw osiowych. Ponadto utrudniony jest dostęp do studzienek kanalizacyjnych. Pracownicy techniczni mają problem ze sprawdzeniem bądź naprawą sieci wodociągowej. Jej wadliwość powoduje, że ubytki wody sięgają 65%. Straty te pokrywają mieszkańcy ulicy Orłowicza. Sprawa nie jest nowa, gdyż Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprowadziło ekspertyzę 2 lata temu. Wtedy też wykryto nieprawidłowości w istniejącej sieci, a prace nie zostały odebrane. Infrastrukturę wodno-kanalizacyjną budowało nieistniejące już przedsiębiorstwo. Koszt poprawienia sieci to kwota około 1 600 000 zł. Podczas sesji Rady Miasta, Powiatowa i Miejska Biblioteka pod Atlantami uhonorowana została tytułem Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami profesjonalnie realizuje misję upowszechniania kultury słowa, szerzy wśród lokalnej społeczności wiedzę o książce i od lat umiejętnie stara się pogodzić tradycją ze współczesnością. Zasługuje ona w pełni na nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Biblioteka pod Atlantami jest kolejną po Filharmonii Sudeckiej, Zespole Pieśni i Tańca Wałbrzych, Teatrze Lalki i Aktora oraz Teatrze Dramatycznym Instytucją Kultury, która otrzymała ten zaszczytny tytuł. Biblioteka publiczna, Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu z uznaniem zasług dla pionierskiej w Wałbrzychu placówki kulturalnej, nowoczesnej, przyjaznej dla wszystkich pokoleń, doceniając ogromne osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa, kultury literackiej, sztuki, nauki oraz nieoceniony wkład w promocję miasta i regionu. Jest mi niezmiernie miło, że ten tytuł został nadany naszej placówce i zostały tym samym nagrodzone wszystkie lata pracy wielu pokoleń pracowników, które na ten tytuł zasłużyły. Wniosek o uhonorowanie biblioteki złożyła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz. Wiedzieliśmy już wcześniej, że z takim wnioskiem Fundacja Muzeum wystąpiła. Było to dla nas miłe zaskoczenie. Dzisiaj to już jest dopełnienie wszelkich formalności, przyznanie tego tytułu podczas sesji Rady Miejskiej. Radni docenili ogromne zasługi i osiągnięcia Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami w upowszechnianiu czytelnictwa, kultury, sztuki i nauki oraz jej wkład w promocję miasta i regionu. To mnie przypadł z udziału zaszczyt odebrania tej ważnej dla naszej instytucji nagrody, ale jest to praca naprawdę wielu pokoleń. Jak usłyszeliśmy dzisiaj na sesji, biblioteka trwa w tym miejscu już od 1945 roku i na jej sukces złożyła się praca naprawdę kilku pokoleń. Również tu trzeba docenić naszych wiernych czytelników, użytkowników, którzy nadal nas pamiętają mimo wielu trudności. Różnorakich jesteśmy nadal postrzegani jako instytucja społecznego zaufania.
Puchar Polski w motokrosowym cross country. Grażyna Wołkowska, Teresa Ziegler, wójt i rada gminy Walim, Roman Szełemej, Porcelana Krzysztof, Piotr Malik oraz Łukasz Kazek to zwycięzcy plebiscytu Kryształy i Kamienie. Unikalne statuetki oraz czeki o wartości 2000 zł otrzymały osoby oraz wydarzenia, które wybrali mieszkańcy regionu Wobrzysko-Świdnickiego. Podczas uroczystej gali wręczono również kamień za porażkę roku 2012. Główną ideą Kryształów i Kamieni jest tak naprawdę współpraca i pokazywanie rzeczy dobrych. Kamień jest tym elementem, który ma być wisienką na torcie. Natomiast wszystkie te zabiegi służą tylko i wyłącznie temu, żeby goście, którzy przychodzą na galę, a z roku na rok jest ich coraz więcej, żeby nie wiedzieli, co się wydarzy. I tak było też w tym roku. Uroczystość kończąca 3-miesięczną batalią SMS-ową miała miejsce w Szawieńskim Teatrze Zdrojowym. Na kandydatów oddano łącznie ponad 10 500 głosów. Możliwość wysyłania SMS-ów wyłączono punktualnie o godzinie 18, gdy rozpoczynała się gala finałowa plebiscytu. W kategorii sportowe Kryształy najlepszy okazał się Puchar Polski w motokrosowym cross country i pokaz akrobacji FMX. To już druga statuetka Kryształu, którą odebrał Paweł Isański, prezes Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Motosportu. Poprzednia trafiła w ręce klubu w 2010 roku. Ta statuetka jest ukoronowaniem naszej ciężkiej pracy, jak również zawodników, którzy zdobywali tytuły mistrzowskie w zeszłym roku, jak również podczas organizacji imprez, gdzie ludzie zaangażowani pracują w klubie, wiadomo, społecznie, jednak oddają serce, swój czas i po prostu to jest dla nich pasja. Niemniej zacięta walka panowała w kategorii kulturalne Kryształy. Najlepsza okazała się Grażyna Wołkowska, choreograf zespołu pieśni tańca Wałbrzych, która nieznacznie wyprzedziła Teatr Lalki Aktora. Wśród pozarządowych Kryształów o zwycięstwo walczyła Teresa Ziegler oraz Wałbrzyskie Amazonki. Przewagą nieco ponad 1 punktu procentowego wygrała działaczka Sudeckiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku. Za pomoc w utworzeniu spółdzielni socjalnej oraz poręczenie dotacji unijnej osobom bezrobotnym doceniono również włodarzy gminy Walim. Statuetkę samorządowego Kryształu odebrał wójt Adam Hausman oraz przedstawiciele rady. Bardzo istotna dla nas, bardzo ważna ta statuetka. Cieszymy się, że po pierwsze zauważono nas, gminę Walim, a tak naprawdę zauważono radę gminy, bo naprawdę to, co zrobiliśmy, myślę, że to jest mistrzostwo świata. Zaufaliśmy grupie osób, które tak naprawdę parę lat nie miały pracę. Po pierwsze zdopingowaliśmy do tego, żeby tą pracę podjęli, żeby utworzyli spółdzielnię socjalną. Natomiast mistrzostwem świata jest poręczenie i cały czas bojaźń. Wyjdzie, nie wyjdzie. Wielkie emocje towarzyszyły kategorii polityczne Kryształy. Po zaciętym boju SMS-owym zwyciężył prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej przegrali niespełna o 1%. Włodarza miasta nie było na uroczystości, dlatego statuetka zostanie mu dostarczona. Wśród pracodawców prawdziwym kryształem okazała się Porcelana Krzysztof, fabryka, która na terenie Wałbrzycha ma blisko 200-letnią historię. Wyróżnione zostało także grono studenckie. Akademicki kryształ przypadł w tym roku stypendyście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu Piotrowi Malikowi. Podczas gali przyznano również kamień za wydarzenie, które zdaniem mieszkańców zasługuje na tytuł porażki roku. Najwięcej głosów otrzymało wprowadzenie tzw. wałbrzyskiej prohibicji, czyli uchwały Rady Miejskiej o zakazie handlu przez całą dobę. Po raz drugi w historii plebiscytu statuetkę kamienia odebrano osobiście. Zrobił to w imieniu radnych Mirosław Lubiński. Ja to odbieram może nie dlatego, że byłem autorem w sensie dosłownym, czyli głosowałem za tą uchwałę, ale trzeba się uczyć w polityce odpowiedzialności. Jeżeli jestem członkiem Rady Miejskiej, to trzeba ponosić odpowiedzialność nie tylko wtedy, kiedy jest czas przypinania orderów do piersi, ale już wtedy, kiedy gali. Nie jesteśmy tacy, jak nam się wydaje, że jesteśmy, tylko tacy, jak nas widzą inni. To dedykuję wszystkim politykom. Nie tylko. Po raz pierwszy przyznano również wyjątkową nagrodę – statuetkę Super Kryształu. W tej kategorii nie głosowano za pośrednictwem SMS-ów. Zwycięzcę wyłoniła kapituła plebiscytu, która stwierdziła, że należy się ona Łukaszowi Kaskowi. Organizator rekonstrukcji historycznej Ostatnia Tajemnica Rize nie mógł ukryć wzruszenia. Chciałbym podziękować, że tak dedykować człowiekowi, który tak naprawdę to wszystko nie włożył, to, że ja tą historią się zajmuję, że pokazują mnie, że ją pokazuje, że jest taka sławna. To proszę Państwa, mój dziadek, który już odszedł, więc nie było, że koncentracja rozwoju. Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia, dlatego też moje wystąpienie na gali było bardzo emocjonalne, było bardzo mocne tu we mnie. Byłem niesamowicie zaskoczony. No i dlatego ta dedykacja
tej nagrody dla dziadka świętej pamięci, który we mnie to wszystko wykształtował i od niego się wszystko zaczęło. I jemu głównie tą nagrodę dziękuję. No i dziękuję wam, dziennikarzom, bo byście mnie zawsze wspierali i zawsze byście ze mną. Emocjom związanym z plebiscytem towarzyszyły również doznania artystyczne. Na scenie wystąpiło trio Swing Control z wokalistką Katarzyną Rościńską za mikrofonem. Oprawą muzyczną gali zajął się z kolei kwartet wałbrzyski. Organizatorem plebiscytu Kryształy i Kamienie było Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej oraz Tygodnik 30 Minut, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicemarszałek Dolnego Śląska oraz posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka. Cały czas należy pielęgnować i swoją mowę, ale także swoje działanie i starać się o to, żeby co roku można było być nominowanym do Kryształu. Na tym kończymy podsumowanie tygodnia. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe wydanie informacji, tradycyjnie już w poniedziałek. Do zobaczenia.